4 lata już funkcjonuje festiwal i najważniejszym pomysłem, najważniejszym tego festiwalu był konkurs. Jest konkurs, który gromadzi młodych muzyków. W tym roku 720 zgłoszeń na przebój. Bardzo sprawiedliwy i anonimowy w sensie organizacji, czyli zgłaszają utwory zespoły czy wykonawcy. My nie wiemy, jak te zespoły się nazywają. Przekazują nam tylko muzykę. Jurorzy, około 50 jurorów wybiera ten przebój. Pomysłem niż coś, co było ostatnio bardzo rozpowszechnione, czyli to, że się fundowało na przykład zrealizowanie i wydanie płyty, bo z tymi pomysłami było zawsze potem kiepsko. Samo nagranie płyty to nie jest aż taki problem, ale to, co się potem z nią dzieje. Jeżeli zespół jest kumaty, to oczywiście będzie miał problem, jak wydać te 100 tysięcy złotych, ale przynajmniej zależy to od nich i mogą sobie wydać na to, na co, co jest im najbardziej potrzebne. Przy obecnej złotówce 100 tysięcy złotych to jest kupa kasy, bo to jest prawie ponad 30 tysięcy euro gdzieś tak. Więc myślę, że takiego młodego zespołu to naprawdę przed nimi nawet wtedy Europa stoi otworem, bo mogą sobie to zrealizować, nie wiem, w studio zachodnim, jak chcą. To, że tu jest taki kompletny miszmasz stylistyczny, że zaraz po Maltiliusie był zespół z Kępna, a zaraz po jakimś takim cold rocku Plastik z lat 80. Plastik wygrał, ale to nie jest specjalne zaskoczenie, bo to jest zespół już jednak półprofesjonalny, jeżeli nie profesjonalny. Natomiast no, takie były zasady, które też są bardzo dobrym pomysłem, że jurorzy dostawali do oceny utwory kompletnie bez opisu i tak naprawdę na podstawie wyłącznie materiału o tym decydowali, a o tym, że oceniają Mauritius, dowiedzieli się grubo później, jak już finałowa dwunastka była skompletowana.